pour 2 décisions. Wszechmogący Boże, Ty otworzyłeś tego świata Twojego sługę Władysława. Przez tę ofiarę oczyść go z grzechu. Błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby trochę naszego brata wskrzesił chwale i powołał go do społeczności zbawionych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Znamy dzisiaj artystę, pasjonata, patriotę, profesora, męża, ojca, dziadka. A dla mnie i mojego brata, kochanego ojca, naszego mentora. Pokazał nam, jak żyć, aby wnieść życie realizując swoje marzenia, tęsknoty, ze względu na nieprzyjazne okoliczności. A tych miał aż za dużo w początku swojej drogi, jak zapewne wielu z tego tłumującego pokolenia. Wojna, 12-letnia zsyłka na Sybir, powrót do ukochanego kraju, potem ta okropna komuna, ciężki wypadek samochodowy. Nic nie przeszkodziło mu. Śnić jego najpiękniejszego snu. Ten, jakim była muzyka, śpiew i deski teatru. To była jego pasja od najmłodszych lat i nic nie było tak silne, aby to złamać. Ta siła, jestem pewien, udzieliła się wielu nam, którzy mieli okazję obcować z nim tak na płaszczyźnie zawodowej, jak i w życiu prywatnym. Jego pozytywizm i romantyzm był, jest i będzie dla nas drogowskazem przez życie. Wielu z Państwa pamięta oczywiście jego wspaniałe i niezapomniane wcielenie w rolę Don Quixota z La Manchy. To nie była rola. To był po prostu on. Umiłowanie życia i przyrody, życzliwość do ludzi, uśmiech, dowcip i fantazja – to jest nasz tato. Trudno sobie wyobrazić, że już nie będzie tych fascynujących dyskusji czy komentarzy. No i przede wszystkim jego śpiewu, który towarzyszył nam codziennie i wszędzie. Nie potrzebował okazji, aby śpiewać. Ta okazja była każdą chwilą jego życia. Mimo wspaniałego wieku, głos jego brzmiał nienaruszony postępem czasu, a pasja na twarzy i te oczy lekko przyćmione wiekiem. To jest obraz nie do zapomnienia. Pozostała już tylko legenda o wielkim człowieku z potężnym głosem, szlachetnym i wielkim sercu. On będzie żył tak długo jak ta legenda, a legenda jest wiecznością. Żegnaj nasz kochany Tatusiu, żegnaj nasz kochany Don Quixote. Kochany profesorze, nasz mistrzu, żegnamy Cię dzisiaj z ciężkim sercem, pogrążeni w głęboki smutek. Przez wiele lat byłeś dla nas wzorem i autorytetem. Silny, mądry, niezniszczalny, a jednocześnie wrażliwy, delikatny i czuły. Teatr wielki i otwierając go zaśpiewał nie jednocześnie, ale we wszystkich czterech otwarciowych spektaklach i śpiewał potem te spektakle całe lata. Mistrzu, kiedy byłeś na Łodzi? Ty dla Łodzi jesteś osobą, bez której ludzka tradycja operowa i historia teatru wielkiego w Łodzi nie może być bez Ciebie opowiedziana. Ty wrosłeś w pejzaż kultury łódzkiej tak, że powinien po mnie wyjść tutaj prezydent miasta Łodzi. Powinni wyjść czołowi politycy i działacze kultury, aby Ci dziękować za to, że Twoim udziałem o Łodzi mówiło się często, dobrze i do Łodzi się przyjeżdżało, żeby oglądać ten wspaniały zespół z Tobą na czele. Mógłbym tak mówić mimo tego deszczu jeszcze bardzo, bardzo długo, ale chcę Ci podziękować za wszystko to, co było moim udziałem jako małego chłopca, kiedy Cię oglądałem na scenie. Potem, kiedy byłem już duży i oglądałem Cię też na scenie. Potem, kiedy byłem Twoim dyrektorem, co jest dla mnie największym na świecie zaszczytem.
i chcę Ci podziękować za szereg zdań, które do mnie powiedziałeś, a ja ich długo nie powtórzę wszystkim razem, bo to jest pożegnanie, ale które będę często powtarzał, robiłem co dotychczas, będę robił dalej, jako słowa jednego z największych w naszych czasach artystów opery polskiej, Władysława Walczyńskiego. Żegnam.